bastards may take exactly what I give you! These trade ships, these Tendermen, only surprise about the Obra Dinn. It's come back. Empty. Hej, cześć się wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam was już w czwartym odcinku i po raz czwarty na pokład tej przeklętej łajby. Jaką jest Obra Dinn? No. Mamy dwa trupy do obejrzenia. Tylko, że jako iż ten pokład odblokowuje się później, to mam wrażenie, że tamtego trupa, który jest za tym, powinienem zrobić jako drugiego. Więc na razie przejdę się do kabiny pierwszego oficera. A właśnie, też zauważyłem podczas nagrania jedną rzecz. Otóż tutaj, we wspomnieniu, w którym ginie... No spoko. We wspomnieniu, w którym ginie Solomon Syed. Konkretnie ten koleś, który został zidentyfikowany jako Abraham Akbar. Tak? Czy... Nie, to był chyba Refend Rajub. Tak, Refend Rajub. To on tutaj śpi w hamaku z numerem 51. I okazało się, że on na liście... Chwila, tylko muszę tutaj na kogoś wejść. Spróbuj. Ale nie tutaj. Kogoś z losem, kogo mogę ustalić. O, tutaj na chwilę sprawdzić. I on na manifestie załogi też ma numer 51. Dzięki czemu mógłbym sprawdzić na przykład, jak ten się nazywa, albo ten. O, tego bym mógł, gdyby miał faktyczny numerek. On ma dziesiątkę rzymską. 53. Ty masz... No. No już. Ten ma numer 53. A 53 to William Vasin. Czyli ten to jest ostatni Hindus, czyli właśnie Abraham Akbar. Drogą eliminacji, no. Dwóch już ustalonych. Trzeci nie wiem jak zginął, a ten drogą eliminacji. No tego zdradza... Znaczy zdradza, upewnia mnie w tym, że to jest William Vasin, właśnie ten numerek hamaka. A ten jest ostatni do ustalenia. Ale okej, okay, tutaj jeszcze poza tym, tutaj z Ruskami już nic nie zrobię. Tu jeszcze może coś. No nie no, są numerki, ale nie widać twarzy, niestety. Dobra, spróbuję jeszcze zobaczyć tą poprzednią scenę śmierci. Może tam też będą jacyś pokazani. Tego tutaj. Czy tu? Da się zobaczyć kogoś? No nie. O, ale jest... Ty, a ich jeszcze nie widziałem. Są ci z tej rodziny królewskiej chyba. Tylko nie wiem, który jest który. O, tu jest Solomon Syed. Pokład nie wyjdę. To jest który? To jest ten. A mogę przejść ze wspomnienia do wspomnienia? Mogę i wygląda kozacko. Dobra, no ale nic tu więcej nie zdziałam, nie? Okej. Okay. A w sumie jeszcze zgubę sprawdzę. Tam na... Ale to muszę wejść wyżej. Bo jeśli dobrze kojarzę, to oczywiście jest po drugiej stronie. Okej, okay, jak spację wcisnę, to chyba idzie szybciej. To tu chyba też widziałem jakichś śpiących ludzi na hamakach. Dobra, to pomijam. O, jest jeden. No ale niestety nakryty. Czy zakryty. Drugi też.
Też. Tutaj w ogóle ktoś jest. To jest kto? A, to jest ten, który niby powinien być mi znajomy. I ten. Który o dziwo też jest wyraźny, ale skąd ja mam wiedzieć, kto to jest? Jakiś... Ty, może, może będzie na hamaku? Nie, nie ma numerka. Szkoda. O, ale tu. Tutaj? Ile tu jest? 41. Zobaczmy. No spróbuję najpierw tego. 41 to jest kto? Wei Li. Okej. No, jako że Chińczyk, no to to musi być on. Bo... Znaczy Chin, no bo to jest Azjata, no. Ten na Azjatę mi nie wygląda. Ma w ogóle co? Trzeci? Tak, trzeci poziom dedukcji. Tylko dlaczego on jest pokazany jako... Znaczy, że powinien wiedzieć, kto to jest. Skoro ja nie mam bladego pojęcia, kto to jest. Mógłbym go po numerze hamaka wyhaczyć, no ale jakby... Chociaż czekaj. Skoro to jest 41, to może on będzie na manifestie 42. Nicholas Botteril? Nie. Nie, niestety nie. Louis Walker? Też nie. Dobra. Czyli na razie jesteś mi niestety wciąż nieznany. No chyba, że po prostu nie mam trzeciej osoby. I dlatego mi go nie klepło. Tutaj. Kolejny co 10. Tutaj co 57, no ale to jest puste. Ty właśnie, to jest puste! Nie to. Czekaj, pokaż mi manifest załogi. 57. 57. Aleksander But. Dobra, ale nie, jest tak. Kogo ja tu mam? Niepotwierdzonego jeszcze. Tych dwóch, no ale losy są nieznane. Tu mam jednego pewniaka. Tu mam pewniaka. Okej, czyli mógłbym tamtego teraz wyhaczyć. Tylko pytanie właśnie, kto to jest? Bo mam dwóch pewniaków. To może to jest? Ten, co miał 57? Aleksander But? No nie. Niestety, ale nie. Są to jakieś inne jeszcze hamaki puste? Tu jest co? Tu jest... 44 i... 43. Tu w ogóle jaki miecz. 36, 49, 4. A dobra, czyli oni nie musieli być koło siebie. Bo to jest 41, a to jest 36, koleś. No dobra, a jest też jakiś hamak pusty? Bo tu jest jakiś pusty, no ale to nie jest tamten koleś. No i 56. 45. No nie, i to jak wyjdę na górę, to mam tam trupa Larsa Linde, no i to tyle tak naprawdę. Wyjdę stąd jakoś? Dobra, wyjdę, są drzwi. Dobra, no to na razie tamten niestety pozostaje dla mnie zagadką. Ale póki co... To lecę do pierwszego oficera, do kajuty i zobaczmy, co takiego opowie mi ta noga. Rozdział trzeci. Okej, to już wiem, kto tam wisiał.
prostu w klatę dostał. Tu jest co? Tu jest ten koleś. Ten. Ten to jest jakiś oficer. Ta. Ta to jest z tej całej rodziny królewskiej. Tu ktoś jest. A, to jest Peter Milroy. Tu. Tu jest Lars Linde. Dostał gong na kaczan. Ale przeżył, o dziwo. Tu jest sternik z chyba harpunem w nodze. Tu jest jakiś steward. Dobra, napiszmy się rozdziale, żebym mógł dalej widzieć, co się dzieje. Znaczy dalej... Sorry. Żebym mógł dalej obadać miejsce zbrodni. Co to było? Waga? Czy co? I o dziwo powinien wiedzieć, kim on jest. Ale ja nie mam bladego pojęcia, kim on jest. Ale za to wiem, jak zginął. Został zastrzelony przez nieznanego oficera. Ale nie wiem, kim on jest. A może on? A może to jest ten, co miał 50? Ten? George Shirley? Bo de facto... Znaczy nie, Alexander Booth w sensie. No bo skoro... Chociaż nie, bo równie dobrze to może być któryś z tej poprzedniej części, który chciał zdjąć szalupą, ale mu się nie udało. Dobra, to nie. To nie, dopóki się nie poznam jakichś szczegółów, to nie będę nawet próbował go strzelać. Dobra, ale... O, tu jest kolejny z tej rodziny królewskiej. Tu. Tu jest ten ziomek. O, tu jest ten ruski, który o dziwo już jest wyraźny. Widzicie? Ten jest wyraźny. I ten o dziwo też. No, zakładam, że przez to, że ten jest wyraźny, to ten, no bo drogą eliminacji ten skakuje sam z siebie. Tylko właśnie ja nie jestem pewien, czy ja to dobrze zaznaczyłem. No to tak na YOLO zrobiłem, ale nie wiem, czy to jest poprawa. No ale dobra, no. Tu na razie nic nie zrobię. Tu jest jakiś... Znaczy, no jakiś, no zakładam, że to jest od tamtego oficera, steward, nie? Pytanie... Czyjego oficera? Okej, okay, o. O, tu jakiś trup wisi. Tego, coś ty tu zrobił. Ja w ogóle kojarzę to. To jest chyba z tej ryciny. Sprawiedliwość na morzu, jeśli dobrze pamiętam. Nawet tą linę odtworzyło. Dobra. Kim ty jesteś? I to jest druga część morderstwa. As captain of this ship, and by the authority of the East India Company, and thus the Crown of England, I sentence you to death by firing line. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Aim. Fire. Okay. Wpadło mi dość sporo informacji. Znaczy tak, po pierwsze, on to jest Hong Seng Lao. Hej, fajnego mają cela. Ilu? 1, 2, 3... 4 strzelało, ale tylko jeden trafił. Kto trafił? A, pan Brennan.
Tu jest Bossman. Ale ten. Ten to jest jakiś Wolf. Jakiś Wolf to jest. O, Christian Wolf. Strzelec z Austrii? Tak jest! Dobra, kogo mi teraz klepnie? No bo dobrze jego. Wtedy gdzie wam? O, ten dobrze. I... I Weili, dobra. Kurde, jak ja lubię soundtrack w tej grze. Naprawdę. Nie wiem, kto go pisał, ale... Mwah. Przecudowny. Dobra. Dobra, tu jest te, jak wstrzymują. Tu, ta. Ta to jest panna Lim. Ale jest wyraźna już. No nie, rozdział się pisze, nie da mi wypełnić. Kurde. Dobra, no. Rozdziale napisz się. Okej, okay, no. Wiem, kim on jest, bo wręcz kapitan powiedział jego imię. To jest... Hoxeng Lau, który został zastrzelony z broni palnej przez... Henry'ego Brennana. Dobra, to za chwilę. Ten... Ten nie jest wyraźny. Ten... Ten niestety też nie, no ale w sumie czemu miałby być wyraźny? No ale ta jest wyraźna i wiem, że to jest... Panna Bunlan Lim. Czy... Nie, wiem, że w Korei się to... Jak w wiem, że w Korei na przykład jak jest... Kurde, że ja teraz nie pamiętam, jak się gość nazywa, no. Dobra, nieważne, po prostu w Korei, jakby było napisane właśnie tak w Bunlan Lim, jakby ona była z Korei, to by się to odwrotnie czytało, w sensie Lim to byłoby imię, a Bunlan, tylko nie wiem, czy Bunlan, czy Lan Bun, to byłoby nazwisko. Nie jestem pewien tego, jakby się to czytało właśnie. O, tu jest oficer, tu jest jego steward, tu jest wąsaty. Tu jest rzeźnik. Ten. Ten jest ciągle niewyraźny. Stary, weź tym nie dźgnij tylko, co? Jest pan artysta. W ogóle, patrzcie jak on. Jak on siedzi. On siedzi i patrzy na nich tak. To jest jakby tak lekko nad nimi zrobione. Ja rozumiem, że można mieć jako artysta takie, powiedzmy, widzenie inne na to, co się dzieje, coś można inaczej zrobić, no ale to dziwnie trochę jest teraz zaprezentowane. Dobra, ten jest ciągle niewyraźny. Wow, o dziwo ten jest wyraźny. Ten? Ten też, ale skąd ja mam wiedzieć, kto to jest? Trzeci poziom dedukcji. No to jest jeden z tych Chińczyków, nie? Tylko jakby, no, mam trzech Chińczyków tutaj. Nie ty. Kurde. Ty. No i obaj mam trzeci poziom dedukcji. Po prostu nawet nie wiem, jak zginęli, więc no... Co mi... O. Co ja tu widzę? No, jestem steward od niego. Właśnie, nie wiem ciągle, kim on jest. Bo tak naprawdę, jak się dowiem, kto to jest, to będę wiedział, czyjego oficera jest ten steward. Tylko potrzebuję nazwiska tego. To jest steward chyba trzeciego oficera. Jest ten ziomek? On jest wyraźny? O dziwo nie. O dziwo w sumie. Czemu miał być wyraźny? Ja dalej nie wiem, jaką funkcję pełni na tym statku. Dobra, ale mam jednego pewniaczka. I mam ciebie. Powiedz mi, kolego, kim ty jesteś?
No, chmuro slash mgło. Pokaż mi, co to takiego się z tym kolegą wydarzyło. Pierwsza część morderstwa, czyli pewnie faktyczne morderstwo. Halo? Who is there? Who is that? Is someone hurt? Signore Nichols, is that you? What are you doing down here? Oh, hello, yes. All fine here. Just sorting some things. Watch your step. Here. Let me help you. Oj, panie Nichols! Ty skończony... Nie dokończę tego nawet. Ale dobra, czyli to... To jest pewnie Nunzio Pasqua. Tu, Nunzio Pasqua, pasażer z Włoch. To jest Edward Nichols, drugi oficer. Czyli tu mam co? Tu jest jakiś mi nieznany jeszcze steward, ale z tego wynika, że to nie jest nieznany oficer, tylko to jest czwarty oficer. Jedyny, który jeszcze nie został przeze mnie, powiedzmy, sprofilowany. Czyli to nie jest nieznany steward, tylko to jest steward czwartego oficera. Davy James. Cyk! Kolejne trzy losy. Okej, okay, kto teraz? No, poza tym, że na pewno on. No. No, to było do przewidzenia. I trzecia osoba? A, John Davis. Okej. Okay. Dobra. Dum. Okej. Okay. Ale właśnie. Nie, wróć mi do tej ryciny jeszcze. Czyli tak. Mam czwartego oficera. Czwartego oficera i jego stewarda już klepniętych. Mam pierwszego oficera i jego stewarda już klepniętych. Mam trzeciego oficera. I jego stewarda, gdzie jest steward jest klepnięty, a z trzecim nie wiadomo, co się jeszcze stało. Ale zostaje ten i ten. A skoro ten szeptał... W ogóle patrzcie, jak to wygląda. Gościu stał obok niego i mu coś szeptał, a na rycinie jest postawiony kompletnie w innym miejscu. Tak, ten szeptał, czyli to jest pewnie steward drugiego oficera. Samuel Gilligan. Czyli drogą eliminacji to... Musi być steward. A właśnie. Kurde, bo jeszcze dwóch mi zostało. No ale... Szwecja, Indie. No on mi na Szweda nie wygląda. On tak... Pomimo tego, iż tu jest zamazany straszliwie. To mi nie wygląda... On mi wygląda na Hindusa. Ja zostaję mu, że to jest steward statku. Tylko tak czy siak nie wiem, jak zginął, więc na razie... Jak w wielu innych przypadkach, mogę tylko strzelać. Ej, no przed chwilą tu... No udało mi się tu przejść przed chwilą, gro! Tu? Tu nie. Ej, no przed chwilą udało mi się tędy przejść, no co za skam. Dobra, tu... No tu niestety jest zamknięte, czyli tędy nic nie zrobię. Tu... Ej, co jest? Co to jest za muszla? Co to jest, jakiś skarb, czy coś? Nunzio Pasqua, no nie do końca, on nie doświadczył nieznanego losu. On został zaciukany przez drugiego oficera. I co? No i jeszcze, a właśnie ten. I on też, on został, nie ten, on został zastrzelony przez drugiego oficera. Tylko nie wiem dalej, kim on jest. Dobra, drzwi otwarte. O, ten tu dostał gong na kaczan, żeby
scenę później dostać kulkę w serce. Dobra, wyjdź. Okej, okay, czyli morderstwo już jest kompletne. Rozdział trzeci i trzy śmierci. No dobra, to było dość krótkie. I 25 minut nagrania już mam. To wiecie co, jeszcze myślę, że pójdę ogarnąć tego trupa. Za tym. Niżej. No tam, no, bo nie jestem przekonany w sumie, co to jest, nie? W sensie, jestem na którejś burcie, tylko nie bardzo wiem, co to jest za część statku. Dobra. Powiedz mi, zegarku, na koniec, jak ten koleś umarł? Rozdział szósty to chyba będzie? Wow. Co jest? Co jest? O, jest muzyczka z menu głównego. Co jest? Co to jest? To są jakieś krabopająki! Kto to? To jest pierwszy oficer. Co jest? Ty, coś tu się... O! Ty, czekaj. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Bo pokazuj mi plan pokładowy, gdzie stoję. Magazyn strzelca. O, dobra. Czyli to będzie... No nie, dlaczego? Czy on był... Tak. Dlaczego akurat pomocnik strzelca, który jest Polakiem, musiał przeprowadzić bunt, co? Dobra. A nie, czekaj. On został zastrzelony przez czwartego oficera. I on zabił tego. Kurde, dlaczego akurat Polak? Nie, przepraszam, był wyżej gdzieś. Tu jest. Cyk. Kurde, no. Czemu Polak? No i ten. Chyba jestem w połowie, jak tak patrzę. Ale co to są za jakieś w ogóle... Wait, ale kto tego zastrzelił? Kto go zastrzelił? Tam jakiś... O nie! O Boże, ale unlucky! Widzieliście go? O, ale unlucky! Morscy żołnierze. Na lewej burcie. Okej, okay, zakładając, że to jednak jest ten, ale wydaje mi się, że tak, no, wygląda tak jak Hindusa. O kurde, ale unlucky, widzieliście to? On został zastrzelony, tylko nie jestem pewien przez kogo. Widzicie to? Tam... To będzie... Nie no, nie ma bata, nie zobaczę, kto to jest. Ale kurde, ten chciał strzelić do tego i strzelił, ale minimalnie chybił i to przeleciało i zabiło tego, który się tu chował. No nie, ale pech. Kurde. W ogóle tu. Tu jest kto? Bossman? Co ja?
Tam jakieś ciało chyba widzę. Może stąd jakoś wyhaczę, kto to? Nie, co ja gadam, jak tu nie widzę bezpośrednio, kto to jest, no to jak mam zobaczyć z tej strony? Tu? Tu jest jeszcze... Kto jest tam obok Bossmana? Ten tam. No, zasłaniam jego filar. No, tutaj cały ślad, jak gościu szedł. Tutaj coś. Nie wiem. Tu jest trup. O, ty, tutaj ktoś jest. Poczekaj, najpierw kto to jest? To jest ten. Okej, ale gdzie ja teraz jestem? Plany pokładowe. Jestem za gabinetem ochmistrza. Okej, czyli to musi być ochmistrz. Duncan McKay? Ale w sumie, kim jest ochmistrz tak w ogóle? Ochmistrz. Oficjel administracyjny odpowiada za wartość ładunku i transakcje handlowe, zarządza magazynem drobnych rzeczy załogi. Okej. Okay. No i już będzie pół godziny. No to jeszcze sobie... To jest chyba nasz rzeźnik. Jeszcze sobie to ciało przeniesiemy do teraźniejszości. A obadamy to w następnym odcinku. Co tu się od Jani pawliło? Jakieś krabopająki zaczęły na statek wchodzić. Muro, czemu robisz takie dziwne zakręty? No, ten to widać jak skończył. No, ewidentnie jakieś kolce go na wylot przebiły i... No, jak nie zabił go ten... Ani ten tutaj wyżej, to zrobił to ten trzeci, bo on tak... Dziwnie, ale zakładam, że raczej ten, no, przez płucą mu się przebił. Wow, ale strasznie dziwne rzeczy się działy na tym statku, widzę. Myślałem, że Kraken to będzie najdziwniejsza rzecz, a tu nie, tutaj jakieś krabopająki nagle się wbiły na statek. Ale dobra, resztę tajemnic tego statku będziemy odkrywali w kolejnym odcinku, a na razie żegnam się z wami tym... Jest przyjemnym widokiem, ale cóż mogę rzec. No, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym obadamy sobie, co się stało z tym ziomeczkiem.